Znajomi, koledzy, pani Ewo, bardzo się cieszę, że mogłem panią poznać. Nie da się inaczej o panu Januszu Wolusiu myśleć jak o bohaterze. Dla każdego, dla kogo Rafał Ganganowicz był bohaterem, dla każdego, dla kogo bohaterem był Hieronim Dekutowski Zapora, każdy walczący z komunizmem jest bohaterem, bo komunizm był systemem nieludzkim. Tamci ludzie, ta w zasadzie nie ludzie, to jest trzoda chlewna chowająca się za nami. Oni niedługo będą musieli iść do pracy, przestaną być utrzymankami rodziców. Niedługo skończą się dotacje z Fundacji Batorego i niedługo naprawdę będziecie musieli zapracować na swoje istnienie. Nie wiecie nic, nie macie zielonego pojęcia, nie znacie historii, nie wiecie, czym był komunizm. Janusz Waluś w moim sercu, a szczególnie w sercu pani Ewy, jest bardzo ważną postacią i coś w panu Januszu się zmieniło niedawno. Do tej pory zazwyczaj prawnicy tak robią, że doradzają, żeby spokojnie, ostrożnie, nie nagłaśniać. Słuchajcie, zmieniło się. Od teraz pełną parą przypominamy na każdym kroku, jak tu wszyscy jesteście, każdy w swoim okręgu ma jakiegoś posła, na którego zagłosował, iść, przypomnieć, złożyć petycję, zebrać 10 podpisów i przypominać się, i naciskać, i dzwonić, i cały czas walczyć. Bez tego możemy ponieść fiasko, a my chcemy przywitać pana Janusza na lotnisku okrzykami cześć i chwała bohaterom. Takie jest moje osobiste marzenie. Chciałbym was bardzo prosić, żebyście potraktowali to poważnie, bo wielokrotnie profesor Marek Polakiewicz mówił o elitach działania, a nie o elitach trwania. My musimy działać i musimy być skuteczni. I słuchajcie, ja mam wielką nadzieję w sercu i powołuję się tutaj na słowa prezydenta Andrzeja Dudy z 19 września 2016 roku, kiedy wypowiadał się co prawda w sprawie uchodźców, ale powiedział: każdy ma prawo żyć we własnym kraju. Tak jest, panie prezydencie, będziemy się od pana domagać interwencji właśnie w tej sprawie. Chciałem serdecznie wszystkim podziękować za to, że mieliście czas, siłę i ochotę przyjść tutaj kolejny raz przypomnieć się w tej ważnej sprawie. Cześć i chwała bohaterom.